Dobra, wracając, gdzie szukać, tak na szybko, no, wszystkie portale, Linkediny, pracuj.pl, tutaj sobie tam kilka wyszukałem, pewnie sami wiecie. Fajną rzeczą są systemy poleceń, większość firm ma systemy poleceń, płaci się zwykle za juniora tam koło 3000 tysięcy, za seniora koło 5, znaczy za mida koło 5, za seniora tam czasem więcej, to tak, i razy oko, bo to zależy od firmy, zależy od tego, więc jeżeli gdzieś sobie znajdziecie, że o, tam byście chcieli, to, to polecam często poszukać, czy jakiś wasz kolega już tam nie pracuje. Zawsze można się tą premią potem podzielić. Yy, nie wiem, kupić sobie whisky dobre czy coś, na wycieczkę pojechać, więc zawsze warto sobie yy, z, z, dopytać, czy, czy właśnie system poleceń nie działa. Yy. Warto też często wejść na, jakąś, na strony firm, zwłaszcza jeżeli mamy takie duże firmy dookoła, jak na przykład we Wrocławiu mamy IBM, a mamy Atosa i tak ten. One często prowadzą własne katalogi rekrutacji. I często jest tak, że nawet jeżeli nie ma rekrutacji na stanowisko, warto się tam wrzucić do ich bazy, bo w momencie, kiedy będzie rekrutacja, to będziecie pierwszymi najczęściej osobami, które gdzieś tam dostaną informację, że to rekrutacja jest. Kolejną rzeczą są firmy kontraktorskie, tak jak ja właśnie pracuję dla Avengi. Bardzo, bardzo, bardzo sobie chwalę, fajnie się pracuje. To są to firmy, które m, gdzieś tam te m, rzeczy właśnie wynajmują nas jako kontraktorów i często mają jakieś fajne też programy dodatkowe m, związane z no, rekrutacją, z treningami. Często jest tak, że można też się załapać na jakieś tam podstawowe programy, program jakby na jakieś tam, nie wiem, akademię testerską, takie rzeczy. Też warto po prostu CV-kę rzucić, bo będą się odzywać i będą ten, wszelkiego rodzaju media społecznościowe, Discordy, Slacki u nas jest. Bardzo tutaj bardzo często można się na jakieś startupy załapać, bo jak, jak mamy coś co, co, coś takiego, że nie, nie jakby ludzie nie szukają jakichś tam ludzi, którzy są wkręceni, którzy, którzy mają tą zajawkę i tak dalej, a niekoniecznie chcą wynajmować rekrutera i przechodzić standardowy tryb, to często właśnie media społecznościowe czy jakieś tam Discordy, Slacki, to są, to, to się tam ci ludzie pojawiają i piszą. Yy. Dobra. Dużo też się, znaczy dużo, no pojawiają się staże i programy dla Entry, i staże, jakieś takie rzeczy. Z takich, co ja pamiętam, to na pewno w Capgemini Java Bootcampy bardzo fajne. Jak Tam pracowałem kiedyś w Capie, to ludzie sobie chwalili. Myśmy, znaczy myśmy, Avenga, wiem, że ma parę, parę, te, ma tam takie programy, czasami akurat nie dla DevOpsów. Nie, nie, nie wymienię teraz tak z Top of the Head za dużo, ale no pojawiają się takie programy. No i są jeszcze szkolenia z gwarancją pracy. Tu niestety się nie popiszemy. Mieliśmy takie szkolenie z Atosem. Właśnie nasz DevOps na początku miał taką gwarancję. W tej chwili ze względu na czasy pandemii i tak dalej nie było. Tak, bardzo często właśnie duże korporacje. To robię.